Cześć, jesteśmy w fabryce Biel, gdzie właśnie odbieramy nasze piękne stacje ładowania pojazdów elektrycznych Kopernik, które wyprodukował dla nas właśnie Biel, a dokładniej Szymon Biel, który reprezentuje tutaj ten zakład pracy. I zaraz pokażemy Wam, zaraz Szymon opowie Wam dokładnie, jak takie stacje powstają od kuchni. A mamy tutaj 22 kW w wersji naściennej, wolnostojącej, a także w wersji LED-owej z ekranem, które będą wyświetlać nasze farmy fotowoltaiczne, ponieważ nasze stacje nie tylko dostarczają energię, ale dostarczają zieloną energię razem z gwarancjami pochodzenia. Szymonie, co tutaj mamy za stację, a potem przejdźmy do kuchni. No, przede wszystkim bardzo piękną gamę stacji. Zacznijmy od tych najmniejszych może. Tych, które nas interesują, albo najczęściej użytkowników, stacje domowe, ewentualnie też stacje, które mogą być ogólnodostępne. Model Wallbox do powieszenia na ścianie z 1x22 kW. Kolejny model to stacje dwustanowiskowe, również do zastosowania publicznego, 2x22 kW. No i hicior i absolutna tak naprawdę rewelacja, czyli to, co jest najciekawsze, czyli stacja z ekranem wysokiej jasności do wyświetlania treści komercyjnych szerokiej publiczności, przystosowana przede wszystkim do miejsc publicznych. No i ostatni model to stacja dwustanowiskowa 2x22 kW, również mogąca pracować jako ogólnodostępna. Jeżeli chodzi o tę stację z wersji LED z dużym ekranem, ona może znaleźć zastosowanie także w branży reklamowej. Powstają już sieci displayowe, które świadczą tego typu usługi. My tu chcemy przede wszystkim wyświetlać nasze manifesty, a manifesty transformacji energetycznej, które pokazują, że energię produkujemy dla naszych tokenariuszy, którzy kupili udziały w farmie i stokenizowaną, wyprodukowaną przez siebie energię mogą skonsumować, autokonsumować, auto dosłownie, bo mogą ją zużyć dla siebie, a dokładnie dla swojego auta elektrycznego. Także już niedługo sieć stacji ładowania pojazdów elektrycznych Kopernik, mam nadzieję, zaleje całą Polskę, a może nawet cały świat. Jeżeli chodzi o te stacje LED, będziemy mieli zarówno wersję AC, jak i DC. Ta jest akurat 22, ale będą też 30, 60, 90, 120, tak, do 320 kW. Także z czasem te stacje będą coraz szybsze. Na razie skupiamy się na pozyskiwaniu jak najciekawszych lokalizacji. Przejdźmy może teraz do kuchni. Zapraszam. Gdzie Szymon powie Wam, jak to się buduje takie stacje od kuchni. Chodźcie. Rahimie, chciałbym Ci pokazać naszą produkcję. Przede wszystkim, gdzie powstają Twoje stacje, jak wiesz, dla innych kontrahentów. Jesteśmy na montowni. To tutaj tak naprawdę wyposażamy to, co dostarczamy do naszych klientów. Przede wszystkim to, w czym jesteśmy mocni, to to, że produkt jest brandowany, dedykowany pod naszego klienta, tak jak w tym wypadku pod Kopernik. Pełna kolorystyka, pełen design, zresztą prace projektowe trwały też troszeczkę, tak, żeby efekt, jaki osiągniemy, był zadowalający. Powiedz coś o bebechach tej stacji. Jasne. Co ciekawe, jesteśmy jednym z producentów, którzy do produkcji samych stacji używa własnych sterowników. To jest nasz produkt, to jest nasza myśl techniczna, to jest nasze połączenie z samochodem elektrycznym, a przede wszystkim to jest też dobra dostępność samego produktu. Teraz na rynkach mamy dość duży poślizg czasowy, jeżeli chodzi o dostawy procesorów, elementów elektronicznych. Nam to nie sprawia problemów, nie jesteśmy tym ograniczeni. No tak, jeżeli chodzi o te sterowniki, to rozumiem, one współpracują i z samochodem elektrycznym, i z aplikacją mobilną, która współpracuje dokładnie z stacją ładowania. Dokładnie. I to jest ten łącznik pomiędzy cały ten proces, ten most hardwarem i softwarem zewnętrznym, a dokładnie tą stacją. Nasz hardware, nasz software, więc to upraszcza też prace ewentualnie rozwojowe, czy tworzenie nowych produktów. Powiedz mi, jeżeli chodzi o te elementy stalowe, które zostały pomalowane zgodnie z naszą paletą RAR, czyli w naszym kolorze żółtym, to jaka część produkcji jest u Was? 100% tak naprawdę. Jedynym elementem, jaki dostarcza, jaki odbieramy... Z wyjątkiem huty stali, nie macie huty. Nie mamy jeszcze huty, natomiast szkło odbieramy faktycznie od naszego dostawcy. Sprostuję, to jest obudowa aluminiowa. To jest obudowa aluminiowa. Okay. Przede wszystkim te produkty są lżejsze, ale też nie są narażone z biegiem czasu na korozję, jakieś czynniki atmosferyczne. Reasumując, mamy obudowę aluminiową, która została u Was, rozumiem, gięta w ten sposób, jaki ma teraz w procesie kształt produkcji. Została u Was polakierowana. Tu mamy szybę. Tu walczymy z tym, żeby cały druk był pod szybą, ponieważ
Moim zdaniem no, szyba jest bardziej szlachetna niż okleina. Dla lepszego efektu. Jesteśmy coraz bliżej no, osiągnięcia tego, że no, ta stacja będzie wyglądać jak taki iPhone, czyli cała szyba z przodu i nawet ekran w wersji LED będzie cały schowany w tej szybie, a napisy będą też świecące. No i wszystko to łączymy z aplikacją mobilną, z którą współpracujecie akurat z oprogramowaniem Last My Solution, czyli LMS. I jedziemy. To może Get Power, ci, Go Yellow. Idźmy to dalej. To może ci pokażę w takim razie całą naszą produkcję, ale od początku. Dobra. Czyli od tak zwanej prostej blachy, którą potem formujemy i powstaje i dochodzimy do tego momentu. Dobra, to zacznijmy od początku. To zapraszam cię. Dzisiejszy wywiad Transformacja Energetyczna zrobimy nie przez StreamYarda, tylko bezpośrednio w fabryce Szymona, gdzie powstają stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Także jedziemy z tematem. Słuchajcie, to zapraszam tędy w takim razie. To tu zaczyna się cały proces. A ponieważ jesteśmy w żyjącej fabryce, także mam nadzieję, że odgłosy i hałasy nie będą przeszkadzać. To tutaj z huty przyjeżdża blacha, którą potem następnie na kolejnym etapach produkcji po prostu formujemy w obudowy. Przede wszystkim aluminium. Bardzo wdzięczny materiał, lekki, niekorodujący. Oczywiście też wykonujemy elementy stalowe czy inne obudowy. Czyli to z tego aluminium jest zrobiona ta dokładnie tak, rama dokładnie tak. tej stacji? Pokażę wam, gdzie tak naprawdę ta blacha jest odbierana, gdzie trafia i co potem to rzeczywiście, no to jest no, półprodukt. W tym jeszcze jest dużo pracy. I to wszystko robicie tutaj. Tutaj, tak? Dokładnie tak. Przede wszystkim blacha trafia od razu na stół. Tutaj mamy wykrawarkę laserową, czyli ta blacha, którą ci pokazywałem, trafia na ten stół i wjeżdża do lasera. Efektem pracy tego lasera są tego typu elementy. To są właśnie elementy stacji jednej z naszych produkowanych, akurat stacji DC. Dostajemy gotowy element, już wycięty, który potem trafia na maszyny do gięcia. Możemy sobie tędy przejść. Z tego miejsca już zagięte elementy są transportowane na spawalnię, gdzie następuje proces łączenia tych elementów w jedną całość. Także możemy przejść na spawalnię. Jesteśmy na dziale obróbki spawania tych elementów, które widzieliście poprzednio. Tutaj wszystkie te elementy są łączone, czy ze stali, czy z aluminium. Spróbujemy przejść, zobaczymy, czy jakaś stacja powstaje, mam nadzieję. Jak widzisz, to prawda, nie znaleźliśmy stacji, natomiast dokładnie tak wygląda już potem złożona obudowa. Dajmy na to też pod stację ładowania, która potem jest właśnie wyposażana tam na montowni, gdzie pójdziemy, żeby z tego zrobić działający produkt przede wszystkim. Stąd jeszcze po takim łączeniu pójdziemy przez pośredni etap, czyli przez lakierowanie na lakiernik prostowy. Dobra. Jestem bardzo zaskoczony ilością prac, które no, są realizowane w obrębie tej fabryki. Na ten moment nie znam takiego drugiego producenta stacji ładowania w Polsce, który robi w ten sposób. Przede wszystkim dedykowany produkt pod klientem. To teraz idziemy na lakiernię, a potem na montownię, tak? Wracamy na montownię, tak. Zapraszamy. Zapraszam. No, jesteśmy na lakierni. Mm-hmm. To tutaj te gołe, jeszcze nie wyczyszczone czy nie odtłuszczone elementy poddawane są procesowi mycia, następnie wysuszania, tak, dokładnie. Tu mamy piec 5-metrowy, który umożliwia nam malowanie takich elementów. Tu jest piec. Tu tak? jest piec, dokładnie. Natomiast potem trafia to wszystko na aplikator, a z aplikatora wyjeżdżają już gotowe, wymalowane elementy. Jeżeli chodzi o paletę kolorów, tak naprawdę cała paleta RAL to jest dostępna. Zresztą sam widziałeś, że jest możliwość doboru tak. stricte odcienia pod, tak. dany, pod dane logo czy pod dany projekt. Mamy nasz żółty kolor Kopernika, więc tu jest, tu są elementy, które są tu myte, tu jest piec i one tutaj tak. Wózkami wędrują nad głowami i są podwieszone. Te akurat są przeznaczone właśnie do malowania. Aha.
Więc jesteśmy na montowni. To tutaj mamy już produkty gotowe, które zostają złożone z tych wszystkich poszczególnych etapów produkcji. Mhm. Żeby w tej stacji można było, żeby z tej stacji można było się ładować, żeby ona funkcjonowała, potrzebna jest jeszcze elektronika i komunikacja. Raz z samochodem, dwa ze stacją. Do tego wykorzystujemy w naszej produkcji człony, moduły do komunikacji z samochodem i potem moduł do komunikacji już z samą aplikacją operatorską. I powstaje taki gotowy produkt, czyli stacja ładowania pojazdu elektrycznego. Jest jeszcze potrzebna aplikacja. Aplikacja Kopernik Go, która pozwoli Ci użyć tej aplikacji i zapłacić za ilość wykorzystanej energii lub skonsumować tę, którą wytworzyło się na naszej farmie fotowoltaicznej w ramach rynku e-prosumenta, którą też otwieramy na elektromobilność. Przejdźmy może jeszcze raz do tych stacji i pokaż, jak to wygląda z punktu widzenia już użytkownika. Wyjdźmy z tej kuchni, z tej fabryki. Oprócz stacji ładowania pojazdów elektrycznych i samochodów elektrycznych jest jeszcze potrzebne to urządzenie, czyli aplikacja mobilna Kopernik Go, która połączy urządzenie z samochodem. W przypadku domowych ładowarek aplikacja nie jest potrzebna, natomiast w przypadku publicznych ładowarek no, chcielibyśmy wiedzieć, kto ile energii zużywa, na jakich zasadach, po jakiej cenie, czy też może konsumuje swoją energię. Szymonie, jako użytkownik auta elektrycznego, który praktycznie jeździ po całej Polsce z rodziną samochodem elektrycznym, powiedz nam, jak to w praktyce wygląda. Przyznam Ci, już testowałem raz aplikację Kopernik Go. Ujęła mnie przede wszystkim prostotą, łatwością obsługi, fajnym wizualnym wyglądem. No, proces jest bardzo prosty tak naprawdę, nie trzeba tutaj przechodzić żadnych szkoleń, instrukcji obsługi. Oczywiście stacja też jest wyposażona w instrukcję obsługi, jak sobie poradzić. Tak. Więc od tego zazwyczaj użytkownik zaczyna. Po prostu jest pod stacją i krok po kroku ma zaznaczone, co należy zrobić. Metody płatności? Wybieramy najpierw, wprowadzamy kartę płatniczą swoją do aplikacji jednorazowo, nie trzeba tego robić za każdym razem. Następnie, kiedy znajdujemy się już pod stacją, skanujemy QR kod, który jest na tej stacji. Dzięki temu od razu jesteśmy przenoszeni do aplikacji i dzięki temu po podpięciu już kabla do samochodu, wtyczki do auta, do gniazda, po prostu naciskamy ładuj. I to wszystko. Jeżeli chcemy się rozpiąć, wystarczy to zrobić z samochodu, pilotem albo tak samo w aplikacji nacisnąć zakończ ładowanie. Dodatkowym atutem aplikacji mobilnej jest to, że możesz znaleźć ładowarkę. Ona może Cię do tej ładowarki zawieźć, ponieważ my naszą aplikację Kopernik Go oparliśmy o międzynarodowego gracza Last Mile Solution, która zrzesza sieć stacji ładowania na całym świecie. Użytkownicy innych ładowarek mogą znaleźć nasze, a użytkownicy naszych ładowarek i naszej aplikacji mogą też znaleźć inne, więc mogą z naszej aplikacji Kopernik Go załadować sobie swój samochód w wielu krajach w Europie i również na świecie. W tym momencie, jeżeli wpiszecie znajdź ładowarkę, nie wyskoczą tylko te, które udało nam się do tej pory zamontować i które zamontujemy, których chcemy mieć kilkaset, tysiąc, może kilka tysięcy, ale także jesteśmy częścią międzynarodowej sieci stacji ładowania, żeby nie trzeba było mieć tyle aplikacji, ile różnych dostawców ładowarek, żeby ładowanie samochodu było jak najprostsze. Zapraszam Was do ściągnięcia aplikacji Kopernik Go i zapraszam Was do naszych stacji ładowania, które są montowane w polskiej fabryce tu w Krakowie u Szymona. Dziękujemy bardzo. Ja Ci życzę jeszcze czystego chargingu z zielonej energii z Twoich stacji. Dziękuję bardzo. Pamiętajcie, tu nie chodzi tylko o energię elektryczną, tu chodzi o zieloną energię. Kopernik Go, get power, go yellow. Dziękujemy bardzo. Dzięki.